wysiadaj, dopóki nie dotrzesz na 9. piętro. Ale moja rozmowa o pracę jest na 5., odpowiedziałem ze zdziwieniem. Powiem to jeszcze tylko raz. Nie wysiadaj, dopóki nie dojedziesz na 9. Żadne inne piętro nie jest bezpieczne. To szalone, ale coś w sposobie, w jaki to powiedział, utkwiło mi w głowie. Był poważny i wyglądał na zdenerwowanego, jakby musiał z czymś walczyć, żeby mi to powiedzieć. Drzwi windy się zamknęły, a ja pomyślałem sobie, kto kuziwa mówi coś takiego? W momencie, kiedy chciałem ruszyć windą, ogarnął mnie niepokój. Otrząsnąłem się z niego i nacisnąłem przycisk. Facet chyba zwariował. Pomyślałem, gdy winda ruszyła w górę. Przyjrzałem się otoczeniu. Telewizor przykręcony do górnego rogu windy, odtwarzający kanał z pogodą. Lustro na tylnej ścianie windy, a z głośników emitowana typowa melodyjka. Dość standardowe rzeczy. 5. piętro. Zakomunikował głos z windy. Dziwne. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek byłem w windzie, która ogłaszała przybycie na piętro, na które przyjeżdża. Byłem pewny, że gdybym pracował w tym budynku, to szybko by mi się to znudziło. Drzwi otworzyły się. Przede mną była recepcja z kobietą siedzącą za drewnianym biurkiem. Widząc mnie, wstała ze swojego miejsca. Pan Davis, jest pan wcześniej. Ostrzeżenie dżentelmena z dołu zaczęło rozbrzmiewać w mojej głowie. Za kilka chwil będziemy gotowi na twoją rozmowę, a tymczasem proszę usiąść. Dziękuję, odpowiedziałam. Jeśli jestem wcześniej, może wrócę za kilka minut. Nonsens, zobaczymy, czy uda nam się przyspieszyć ten proces. On był bardzo podekscytowany spotkaniem z tobą. Drzwi windy zaczęły się zamykać. Trzymałem je otwarte. Nie byłem pewien, co robić, ale na razie wszystko wydawało się być w porządku. To prawda, recepcjonistka wydawała się trochę natrętna, ale poza tym... Ze swojego punktu obserwacyjnego obejrzałem przestrzeń biurową za recepcją. Wszystko wyglądało normalnie. Kabiny, ludzie stukający w swoje komputery, kuchnia, nic nadzwyczajnego. To znaczy, z wyjątkiem portretu na drugim końcu piętra biura. Był bardzo duży. Nie byłem w stanie powiedzieć, co przedstawia zdjęcie, ale widziałem grupę pracowników, którzy wpatrywali się w niego. Prawie podziwiali. Twoja żona ma na imię Meredith, prawda? Zamarłem, gdy pytanie recepcjonistki przeszyło mnie niczym strzała. Nie przypominam sobie, aby w podaniu o pracę kiedykolwiek pytano o imię mojej żony. Wy dwoje myślicie o posiadaniu dzieci, prawda? Jeśli będzie to chłopiec, chcesz go nazwać sam? Co do cholery. Skąd ona mogła o tym wiedzieć? To było coś, o czym nigdy wcześniej nikomu nie mówiłem, nawet mojej żonie. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, pracownicy biurowi otaczający duży portret zaczęli głośno śpiewać piosenkę 100 lat, w pełnym i doskonałym unisono. Ktoś przyniósł tort urodzinowy i podarował go portretowi. Zdałem sobie sprawę, że portret jest bardzo dużą wersją mojego zdjęcia z zakończenia studiów. Cofnąłem się do windy i nacisnąłem przycisk zamknij drzwi. Spanikowałem, ponieważ nic się nie działo. Naciskałem przycisk jak opętany. Zamykaj się do cholery. Po chwili, która wydawała się wiecznością, drzwi zaczęły się zamykać. Gdy te prawie się zamknęły, usłyszałem recepcjonistkę. Jestem bardzo ciekawa, jak smakują twoje wnętrzności, Michaelu. Ja pierdolę. 9. piętro. Musiałem jechać na 9. Znalazłem przycisk 9. piętra i nacisnąłem go. Wydawało mi się, że nie zarejestrował mojego pchnięcia, więc ponownie nacisnąłem przycisk. Dawaj, dawaj, na 9. piętro. Spróbowałem jeszcze raz, ale nic się nie działo.
pieprzyć to. Wrócę na parter. Kiedy chciałem nacisnąć przycisk B, zdałem sobie sprawę, że go brakuje. Tylko ten jeden guzik zniknął. Niemożliwe. Dostałem ataku klaustrofobii. Wziąłem głębokie wdechy, żeby się uspokoić. Nagle winda znowu ruszyła w górę. Panel nad drzwiami windy zaświecił się z numerem 11. Ktoś wezwał windę. Zacząłem mówić do siebie, żeby się uspokoić. W porządku, ktoś wkrótce wezwie ją na 9. piętro. Tam wysiądę. Kiedy winda zbliżała się do nowego miejsca docelowego, zauważyłem, że muzyka w tle w windzie uległa zmianie. Była to teraz instrumentalna aranżacja 100 lat. Nie wiem, dlaczego to coś myślało, że dziś są moje urodziny. Zerknąłem na prognozę pogody w telewizorze. Przynajmniej przez cały tydzień miało być słonecznie. 11. piętro. Drzwi się otworzyły. Stanąłem w wewnętrznym rogu windy za przyciskami. Do środka weszła starsza kobieta. Świetnie, jestem pewien, że łatwo będzie jej to wytłumaczyć. Uśmiechnęła się do mnie, gdy drzwi się zamknęły. Z gulą w gardle zapytałem. Które piętro? Poproszę parter. Przepraszam panią, ale brakuje tego przycisku. Może moglibyśmy poczekać, aż ktoś zawoła windę na 9. piętro? 9. piętro? Nie, myślę, że zamiast tego pojadę na 2. Poszła nacisnąć guzik. Proszę pani, nie sądzę, żeby to było bezpieczne. Mam wielu przyjaciół na 2. piętrze. Będzie dobrze. I nacisnęła. Nie czułem się zbyt komfortowo, będąc sam na sam ze starszą nieznajomą osobą w pozornie nawiedzonej windzie. Znowu spróbowałem ją przekonać. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale mam uzasadnione obawy, że 2. piętro prawdopodobnie nie jest bezpieczne. Zdecydowanie odradzam wysiadanie, dopóki nie dotrzemy do 9. Uśmiechnęła się. Kochanie, będzie dobrze. Wiesz, lubię wykorzystywać wszystkie możliwości, które są mi dane. Szkoda, że odrzuciłeś swoją szansę. Wiem, że ludzie z 5. są bardzo rozczarowani. Cofnąłem się w róg windy. Zobaczyłem odbicie starszej kobiety w tylnym lustrze. Wyglądała okropnie. 2. piętro. Drzwi się otworzyły. Uśmiechnęła się do mnie ponownie, po czym wyszła. Wysunąłem głowę zza rogu, żeby spojrzeć na 2. piętro. Było wilgotno. Wyglądało na stare. Bardziej przypominało jaskinię niż biuro. Usłyszałem niski pomruk. Mężczyzna ubrany w elegancki garnitur podszedł do drzwi windy i przytrzymał je, zanim zdążyły się zamknąć. Ty też stąd wysiadasz, mistrzu? Słyszałem, że ci z 5. cię chcą. Myślę, że możemy zaoferować ci lepszą ofertę. Dzięki, nie trzeba. Jesteś pewien, koleś? Pensja wynosi 800 tysięcy dolarów za godzinę. Naprawdę, nie trzeba. Żartuję, kolego. Wypłata polega na tym, że usuniemy ci oczy, żebyś nie musiał go oglądać. Podłoga zrobiła się czarna jak smoła. Niski pomruk stał się znacznie głośniejszy i zaczął odbijać się echem w moich uszach. Nagle biznesmen złapał mnie za kołnierz i próbował wyciągnąć z windy. Złapałem za drzwi i zaparłem się. Zacząłem go kopać i uderzać głową. Udało mi się sprawić, że na chwilę mnie puścił, gdy desperacko naciskałem przycisk zamknij drzwi. Jakimś cudem tym razem winda zareagowała znacznie szybciej i natychmiast się zamknęła. Ponownie spróbowałem użyć przycisku 9. piętra. Nie zadziałało. Zamiast tego nacisnąłem 8. Wszystko, by uciec z tej piekielnej dziury. Usłyszałem głośne walenie w drzwi, gdy winda ruszyła. Coś jak agresywne pukanie. Gdy zobaczyłem rosnące numery pięter, 3., 4., 5.,
Walenie trwało dalej. Było tak samo głośne. Co jest do cholery? Szóste piętro, siódme. Walenie w drzwi nie ustawało. Ósme piętro. Nacisnąłem guzik 23 piętra. Gdy dotarliśmy na ósme, wcisnąłem przycisk zamknij drzwi. W chwili, gdy drzwi windy miały się otworzyć, walenie trwało dalej, a drzwi zaczęły się wgniatać do środka. Winda nadal jechała w górę. Dziewiąte, dziesiąte, jedenaste. Uderzenia złagodniały. Czternaste, piętnaste, dziewiętnaste, dwudzieste, dwudzieste pierwsze i w końcu ustałe. 23 piętro. To zniknęło. Dzięki kuźwa Boku. Odetchnąłem głęboko. Wydawało mi się, że o włos uniknąłem katastrofę. Drzwi się otworzyły. Rozejrzałem się po nowym piętrze i zdałem sobie z czegoś sprawę. Znowu znalazłem się na parterze. Tak to w każdym razie wyglądało. Czy uciekłem? Czy w końcu byłem wolny? Niedaleko drzwi stał mężczyzna. Wyglądał znajomo, ale nie wiem dokładnie, skąd mogłem go kojarzyć. Hej, człowieku, przemówił. Czy to ten facet, który wysiadł z windy, kiedy ja wsiadałem? Hej, to koniec, człowieku, wyszedłeś. Powiedział mi. Poczułem, jak zalewa mnie fala ulgi, ale musiałem z nią walczyć. Musiałem się upewnić. Ale powiedziałeś, że dziewiąte piętro jest jedynym bezpiecznym, prawda? To była sztuczka. Kierowałeś się intuicją i miałeś rację. 23 piętro. Prawdziwie bezpieczna przystań. Możesz już wyjść, człowieku. Nie wysiadłem. Jest tu ktoś, kto naprawdę chce się z tobą zobaczyć. Nie mogłem się ruszać. On chce dać ci pracę. On myśli, że będziesz świetny. Dlaczego, kuźwa, nie mogłem się ruszać? Facet kontynuował swój monolog. Jest w drugim pokoju. Sprowadzę go, dobrze? Wszystko, co musisz zrobić, to spojrzeć na niego. Na początku będzie to trochę dziwne, ale potem wszystko będzie w porządku. To stabilna praca, do tego wiele korzyści. Poza tym nie ma lepszego prezentu urodzinowego niż nowa praca, prawda? Spuściłem wzrok na podłogę. Zmusiłem się do wymamrotania następujących słów. To nie są moje pieprzone urodziny. Kiedy wyszedł po... kogokolwiek zamierzał sprowadzić, dał mi następującą odpowiedź. Zrelaksuj się, człowieku. Żadnych przekleństw pracy. Jesteśmy tutaj rodziną. Miałem wrażenie, jakbym mógł poruszyć się tylko o centymetr naraz. Prawdziwie ślimacze tempo. Zbliżałem palec coraz bardziej do przycisku z symbolem zamknięcia drzwi windy. Usłyszałem kroki. Wracał. Zmusiłem każdą cząstkę mojego jestestwa do ruchu. Nacisnąłem przycisk. Drzwi się zamknęły, a ja upadłem na podłogę, wolny od jakiejkolwiek dziwnej siły, która powstrzymywała mnie przed poruszaniem się. Pozwolę waszej dwójce porozmawiać jeszcze w windzie. Usłyszałem, jak mówi zza drzwi. Co? Instynktownie rozejrzałem się dookoła. Ku mojemu zdziwieniu nikogo tu nie było. Winda wyglądała tak samo jak zawsze. Długi wydech. Miałem tego wszystkiego dosyć. W tym momencie wolałbym śmierć niż dalsze kontynuowanie tego gówna. Zastanawiając się nad kolejnym posunięciem w tej beznadziejnej sytuacji, zauważyłem coś dziwnego. Zapalił się przycisk na dziewiąte piętro. Był to złowieszczy, szkarłatno-czerwony kolor. Zanim zdążyłem zrobić cokolwiek innego, mój telefon zaczął dzwonić. Sprawdziłem, kto to. To była moja żona. Odebrałem. Kochanie, Boże, nie wiem, dlaczego nawet nie pomyślałem, żeby po ciebie zadzwonić. Jestem uwięziony w windzie i dzieje się jakieś popieprzone gówno i może powinienem zadzwonić na policję, ja... Skarbie, nie jedź na dziewiąte piętro.
Co? Czekaj, jak ty w ogóle... To sztuczka, kochanie. Musisz mi zaufać. Ten człowiek cię okłamywał. Tam nie jest bezpiecznie. Żadne z tych pięter nie było bezpieczne. Skąd w ogóle wiesz o wszystkim, co się dzieje? Musisz mi po prostu zaufać, skarbie. Zawahałem się. Więc co chcesz, żebym w takim razie zrobił? Tym razem po drugiej stronie telefonu przemówił demon. Idź na rozmowę o pracę. Odłożyłem słuchawkę i w panice wcisnąłem przycisk 9. piętra. Winda znów zaczęła wjeżdżać na górę. Nawet gdy odłożyłem słuchawkę, stłumiony dźwięk demonicznego głosu dobiegał z mojego telefonu. Idź na rozmowę o pracę. Wyciągnąłem telefon i rzuciłem nim o ziemię z całej siły. Ze złością nadepnąłem na niego. Zniekształcony dźwięk powoli zaczął zanikać. Nagle winda zaczęła się trząść. Nadal jechała w górę, ale była szybsza niż zwykle. Naprawdę, nagle zaczęła cholernie szybko przyspieszać. Prawie tak, jakby 9. piętro znajdowało się teraz daleko pode mną. Czułem się jak na rollercoasterze w wesołym miasteczku, na którym wysiadły hamulce. Winda unosiła się z szaloną prędkością, prawie tak, jakby ciągle spadała w górę. Ale ja nacisnąłem 9. piętro! Krzyknąłem w zasadzie sam do siebie, zirytowany i zrezygnowany. To nie miało znaczenia. Spojrzałem na wyświetlacz. 41. piętro. Boże, co jest? Przyspieszenie windy, która jechała coraz szybciej, powaliło mnie na kolana, przygniatając do podłogi. Patrzyłem na ekran. 90. piętro. Potem spojrzałem na panel. Przyciski kończyły się na 52. 141. Ja pierdolę. 230. 401. Czułem się, jakbym był w naboju wystrzelonym z pistoletu. Spojrzałem na panel. 840. piętro. Głos z windy zachrypiał. Tym razem był to demoniczny dźwięk. Piętro z czymś miłym. Winda się zatrzymała. Uderzyłem o sufit. Drzwi się jednak nie otworzyły. Panel nad drzwiami windy nie wskazywał, na którym piętrze się znajdujemy. Kiedy tak siedziałem, usłyszałem odgłosy piekła dochodzące z zewnątrz windy. Niskie jęki bólu, mroczny hymn. To tutaj miałem wysiąść? Zanim zdążyłem zastanowić się nad tym pytaniem, usłyszałem delikatne pukanie do windy. Głos z zewnątrz. Chcesz handlować? Postanowiłem odpowiedzieć z powodów, których wciąż nie do końca rozumiem. Co masz na myśli? Co jeśli zostaniesz na tym piętrze na zawsze, a ja wrócę do domu? Myślę, że tu jest mi dobrze, ale ja naprawdę chcę iść do domu. To brzmiało prawie jak głos dziecka. Piekło. Przepraszam, dzieciaku. Zebrałem się w sobie. W porządku. Nastała niezręczna cisza. Powiedział mi, że chce ci złożyć życzenia urodzinowe. Powiedział dzieciak. Ja myślę, że się myli. Dzisiaj nie ma moich urodzin. Są. Odpowiedział. To pierwszy dzień twojego nowego życia. Twoje urodziny. On chce, żebyś popatrzył na telewizor. Spojrzałem na telewizor w górnym rogu windy, mając nadzieję, że zobaczę jedyną stałą, która towarzyszyła mi podczas całej tej przeklętej podróży. Pogoda. Zamiast tego telewizor pokazywał coś, co wyglądało na nagranie z monitoringu. Ziarnisty materiał z kamery, dokładnie w windzie, w której się znajdowałem. Transmisja na żywo z tego właśnie momentu. Tyle, że w telewizji pokazano mnie leżącego. I było tam coś nade mną na suficie, patrzącego prosto na mnie. To był on. Światła zgasły.
Winda runęła w dół, a ja zamknąłem oczy i krzyczałem, ile miałem się w płucach. Czekałem na uderzenie, bo to, co wiedziałem, że się zdarzy, było moją śmiercią. Oto nadchodzi. Oto kuźwa nadchodzi. Nie jestem gotowy. Wcale nie jestem gotowy. 9. piętro. Drzwi się otworzyły. Czekaj, co? 9. piętro? Wyjrzałem z windy. Kolejna recepcja. Czy to naprawdę... Przerwał mi głos z zewnątrz. Wychodzisz czy co, pieprzone kretynie? Wstałem na nogi. Uczucie nieufności, niepokój. Jakkolwiek by to nazwać, to właśnie zniknęło. Poczułem się lekki. Pieprzyć to. Wyszedłem i podszedłem do laty. Recepcjonistka wręczyła mi coś, co wyglądało jak przycisk do windy. Na parter, wyjaśniła. Jednorazowego użytku. Wziąłem go i skierowałem się w stronę windy. Potem odwróciłem się w jej stronę. Czy mogę zejść po schodach? Potrząsnęła głową. Jeśli nie podobała ci się winda, to naprawdę nie polubisz też schodów. Słusznie. Wszedłem do windy. Odmówiłem cichą modlitwę do siebie, kiedy włożyłem guzik tam, gdzie było jego miejsce. Pasował. Nacisnąłem go i winda zjechała w dół. To była płynna jazda, taka jaka powinna być. Parter. Gdy szykowałem się do wejścia, zdałem sobie sprawę, że znowu brakuje przycisku na parterze. Dziwne. Nie roztrząsałem jednak tego. Wymaszerowałem, gotowy by uciec z tego budynku. Zauważyłem kobietę wbiegającą do windy. Próbowałem ją powstrzymać, ale coś w moim ciele mi na to nie pozwoliło. Jedyne, na co mogłem się zdobyć, to położyć rękę na drzwiach, aby przekazać jej wiadomość, zanim drzwi się zamkną. Nie wysiadaj, dopóki nie dotrzesz na 9. piętro. Kobieta tylko się do mnie uśmiechnęła. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Michael. Autor opowiadania: World Away Tweety. Tłumaczenie i opracowanie: Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia.